Brawo! Brawo! Brawo, 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 brawo! Czołem, rodacy! Czołem, czołem! Czekajcie, przyłożę się. Czołem, rodacy! Czołem! Czołem, Polacy! Czołem! Czołem, nieszczepy! Chciałem powiedzieć krótko. Posiedzieliśmy sobie, było fajnie, odpoczęliśmy w Sandomie, w tym, w Sieradzu, a teraz czas do roboty. Więc po pierwsze, widzimy was, słyszymy was i kochamy was! I będziemy robić dla was to wszystko, co możliwe. Dzisiaj słyszeliśmy wiele faktów na temat nowej ustawy, projektu, na temat tego, jak ma to wyglądać. Ale wiecie co? Chcę powiedzieć coś na temat właśnie tego projektu ustawy, bo to jest bardzo ważna rzecz. To nie jest żaden realny projekt ustawy. To nie jest promowany projekt ustawy. To nie jest działanie, które w najbliższym czasie zostanie podjęte. To jest coś, o czym mówiliśmy, okno Overtona. Przedsiębiorcy już w tej chwili mówią, wy jesteście chorzy, co to za projekt? Projekt, który zawiera obowiązek sprawdzania, testowania nawet dla ludzi, którzy się zaszczepili, dla ludzi, którzy się uodpornili przez przechorowanie. To jest postawienie bardzo wysokiego progu po to, żeby przyjąć zupełnie inną propozycję. A propozycja będzie taka. No nie, no przecież musicie uznać paszporty covidowe. Nie może być tak, żeby ludzie się musieli testować tylko dlatego, że macie taki projekt ustawy. A przecież inni się poszczepili chyba po to, żeby nie musieć się testować. I oni powiedzą, no cholera, no. Faktycznie. Dobra, to zrobimy tak, że będą paszporty uznawane i wszyscy powiedzą hurra! Oczywiście w mediach. I przedsiębiorcy powiedzą, Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Federacje, Związek Pracodawców Polskich, ci wszyscy, którzy biorą grubą kasę, a w pandemii też dostali zaliczki od państwa, w związku z tym, że jest im bardzo źle, chociaż są tylko stowarzyszeniami, federacjami. To jest po to postawiony bardzo wysoki próg, żebyśmy się zgodzili na niższe obostrzenia. Że jednak wystarczy pokazanie tylko paszportu i tak dalej. A co z paszportem? No i znowu będzie, nie masz paszportu, to się testuj. Znowu będzie popychanie nas w szczepionki. Wiele osób mówi, że nasze hasło, śmierć wrogą ojczyzny, to jest złe hasło, bo życzymy ludziom źle. No to ja życzę wrogom ojczyzny jak najlepiej. Szpryca wrogom ojczyzny! Szpryca wrogom ojczyzny! Szpryca wrogom Polski! Szpryca wrogom Polski! Szpryca wolnym Polakom! Dobrze! Wstrzymaliście się, bardzo dobrze! Bardzo dobrze, wstrzymaliście się! Oczywiście, że nie! Kochani! Będą chcieli zrobić taki zabieg, nie łudźmy się, nie możemy się absolutnie na to zgodzić. Natomiast 31 będzie ta ustawa czytana na Komisji Zdrowia, 1 będzie prawdopodobnie przechodziła przez Sejm. Nie chcemy was na siłę ściągać do Warszawy, bo wiemy, ile was to kosztuje. Czasu, pieniędzy, zdrowia, załatwianie urlopów, kłopotów. Wiemy, ile osób przechorowało ostatni gruby protest. Ale jeżeli czujecie się na siłach, jeżeli chcecie, oczywiście przyjedźcie. Sprawa bardzo ważna, tak jak powiedzieliśmy. Widzimy was codziennie, jesteście z nami, na co bardzo dziękujemy. Czujemy was, słyszymy, walczymy w waszej sprawie. Ale również wy, lokalnie, tak jak tu w Bydgoszczy, genialnie działacie we własnej sprawie. Lepiej, że potraficie się spotkać w takim gronie w dużych miastach i pokazać, że jest sprzeciw, niż 5 czy 10 osób pojechać raz na jakiś czas do Warszawy. Gratulujemy wam tego, dziękujemy bardzo i naprawdę doceniamy i rozumiemy. Chciałem również pogratulować
wszystkim, którzy dzisiaj tu przyszli z flagami i bardzo duże podziękowania. Widzę, jest piękna, wielka flaga Wielkopolski. Gratuluję nowej flagi pancernych dużych, jedna i druga. O to chodzi, żebyście się identyfikowali, rozpoznawali. To jest świetne, bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o ustawę, powiedziałem, to jest tylko próba przepchnięcia nas dalej do poziomu, który jest nieakceptowalny, po to, żebyśmy zaakceptowali kolejne obostrzenia. Mogę, Staszku? Flaga Kanady. Dzisiaj jest to symbol, który powinien, jest to symbol, który powinien być dla nas symbolem ważnym. Ale nie dlatego, że trakerzy ruszyli na odstawę. Tylko to powinna być flaga ostrzegawcza. Żebyśmy nie przespali tak, jak przespali Kanadyjczycy. Bo trakerzy to jest tylko kilka procent ludzi, którzy zawsze miłowali wolność, tak jak my ją miłujemy dzisiaj. I jak zadzwonił nasz znajomy z Kanady, który doskonale te rachunki, sytuację zna, powiedział, Polska dzisiaj jest w takiej pozycji, w jakiej Kanada była rok temu. I wtedy Kanadyjczycy przespali. A dzisiaj, jak mówi, jego zdaniem jest już za późno. Ci trakerzy wjadą, poprotestują, wyjadą i się nic nie zmieni. Może zmieni się Trudeau, może go wywalą. Ale ci, którzy decydowali obostrzenia, rząd nic nie zmieni. Dlatego my musimy zmienić to dzisiaj. My nie możemy pozwalać już dzisiaj. Proszę was, nie odpuszczajcie. Każdego dnia musimy walczyć o naszą wolność. Wolność waszą, naszą, naszych dzieci i sąsiadów. Pewnie słyszeliście, że zmarł tata Szymona Truskawki. W poniedziałek będzie pogrzeb. Kochani, zagłodzili go w szpitalu. Człowiek, gdzie by poszedł 90 kilo, a wyszedł 45. W ciągu półtora miesiąca niespełna. To są mordercy, tak jest. Mordercy! 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 Nie mogli do niego wejść, nie mogli go odwiedzić. Zainteresowanie było tak duże, że lekarze utrzymywali go przy życiu, ale niekarmiony był. Z tego wynika, że był niekarmiony. Szymon zrobił największą rzecz, jaką można było zrobić. Zadbał o to, żeby tata przyjechał do domu, załatwił anestezjologa, koncentrator, przyprowadzili go do domu i ich ojciec zasnął w domu, przy najbliższych, otoczony dziećmi i wnukami. Tak umierają tylko możni tego świata wielcy. To jest piękna rzecz. Słuchajcie, większość osób podchodzi samotnie w szpitalach, bo rodzina nie może ich odwiedzić. Nie widzimy naszych bliskich, którzy odchodzą, w jakim są stanie. Być może też zostali zagłodzeni. To jest hańba. Śmierć wrogom ojczyzny! Śmierć wrogom Polski! Śmierć wrogom Polaków! Doskonale, jak słyszę, wydziera się to z waszych gardeł, to sobie wyobrażam, jak idziemy razem na Sejm. I to trzeba będzie któregoś dnia zrobić. Będziemy musieli tam wejść, tak żeby się przestraszyli i spierdalali po prostu. Bo to są nasi wrogowie w tej chwili. Ludzie, którzy tak otwarcie głosują przeciwko Polakom. Jest jeszcze jedna kwestia, która dzisiaj jest kwestią polityczną. Parcie do wojny w sprawie Ukrainy. Słuchajcie, mam listę powodów, dla którego Polska powinna wesprzeć Ukrainę. Uwaga, odczytam ją teraz. Koniec! Dziękuję wam bardzo, trzymajcie się, miejcie sobie nadal tyle energii, ile macie. Pozdrawiam wszystkie stowarzyszenia, które tutaj są. Czołem Wielkiej Polsce! Czołem Polakom! Dziękuję bardzo! Brawo! Dziękujemy!
I tym pogodnym przemówieniem Marcina zakończy dzisiejsze wydarzenie. Żartowałem. Wojtek, zapraszam. Wojtek Olszański. To jest kij na poselski ryj. To jest kij na poselski ryj. To jest kij na poselski ryj. Tylko jeden poseł jest przeciwko wojnie. 456 posłów w Sejmie to są ludzie, którzy nas pchają do wojny. Jeśli nas wepchną do wojny, to wepchną nas w każde nieszczęście. W każde. Proszę Państwa, zapytała mnie pani dyrektor więzienia w Sieradzu, którą pozdrawiam. Co wy, kurwa? Pięknie! Brawo! Brawo! Co wy chcecie zrobić? Ja powiedziałem, chcemy przejąć władzę. Chcemy przejąć władzę! Władzę! Przejąć władzę! Przejąć władzę! Przejąć władzę! I uważajcie! Uważajcie! My z Osadowskim pójdziemy do kryminału, bo taka jest... Taka, posłuchajcie, dajcie powiedzieć. Uważajcie. Jest postanowione. Mamy siedzieć. Mieliśmy siedzieć trzy miesiące. Nie wyszło tylko dlatego, że na górze trwa wojna. Kaczyński jest coraz słabszy. Tego dowodem jest dzisiejsza konferencja u ojca Rydzyka w Toruniu. Ona się odbyła tylko dlatego, że ojciec Rydzyk, super polityk, szuka nowego doku, gdzie by mógł przycumować, bo kończy się układ polityczny, który go karmił. Dlatego wystąpienie dziennikarza Pospieszalskiego, bardzo dobre, ale kunktatorskie, powiedział wszystko, co wiemy, ale nie wyciągnął wniosku, i nie powiedział, co dalej. Popisał się wiedzą, ale nie powiedział, co dalej. Bo oni, dziennikarze, celebryci, ludzie z pierwszych stron gazet, to są dworaki. Dwór musi trwać. Dlatego my, ludzie radykalni i szczerzy, i w sumie prości, będziemy przez jaśnie państwo, które jest blisko pańskiego stołu i ma profity i nigdy nie odda swoich przywilejów i zawsze się nas wyprze. My będziemy potrzebni im do przepchnięcia tego kibla, do przetkania tego bagna, a potem mamy wrócić na swoje miejsce do budy. My, nacjonaliści, mówimy nie. My, narodowcy, mówimy nie, dlatego wy, kamraci i kamratki, przejmiecie władzę w najbliższych wyborach samorządowych. Musicie to zrobić, bo inaczej dalej nami będą rządzić dupki za nasze pieniądze i na to zgody nie ma być. To jest kij na poselski ryj. Jeśli oni 1 lutego zagłosują jak chcą i ustalą tę ustawę, która jest ustawą o wojnie domowej, ustawą o kapo. Ta ustawa tworzy kapo, nad kapo, pod kapo. Wszyscy na wszystkich będą donosić. Każdy każdego będzie pilnował. Stworzą piekło. Jeśli oni to zrobią, to skazują się na śmierć i my te listy śmierci tworzymy. My te listy śmierci tworzymy. My ich ostrzegamy. Jeśli oni zagłosują na tak, to ja, Wojciech Olszański, znany w internecie jako Aleksander Jabłonowski, chcę ich zabić. A dlaczego nie? A dlaczego nie? Ludzie,
Jeśli... Dlaczego warto władzę zdobyć? Dlatego, że zmienimy prawo i pani sędzia, która nas będzie sądzić za mowę nienawiści, będzie musiała sądzić według takiego prawa, jakie my ustanowimy. Tak było w Generalnym Gubernatorstwie. Przecież byli sędziowie z Rzeczpospolitej, którzy w Generalnym Gubernatorstwie również sądzili według prawa Generalnego Gubernatorstwa. Sędziowie sądzą według prawa, więc trzeba stworzyć prawo narodowe, nacjonalistyczne, gdzie Polak w Polsce będzie gospodarzem. Polak w Polsce będzie właścicielem i Polska będzie dla Polaków. Czy to jest takie skomplikowane? Czy my chcemy cudzego? My chcemy naszego, cudzego nie chcemy. Nie ma miejsca na tej ziemi dla dwóch narodów. Na tej ziemi może rządzić tylko polski naród. Wszyscy inni są gośćmi, mile widziani, ale obowiązuje polskie prawo. Brawo! Polskie prawo! Brawo! Polskie prawo dla Polaków. Prawo naturalne. Piękno, dobro i prawda. Ta dzisiejsza konferencja w Toruniu u Rydzyka jest bardzo ważnym elementem, który został wyjęty z systemu. Jakżeż oni tam byli wszyscy odważni, dopuścili do głosu ludzi, których jeszcze niedawno od czci i od wiary odsądzali. Wystąpił doktor Bodnar, doktor Basiukiewicz, powiedział, bo się system kruszy i to jest dla nas teraz wytyczna. Nie wolno nam odpuścić ani na moment. Wiecie gdzie? W naszych głowach. My mamy sobie postawić cel. Bez celu nie znajdziemy drogi. Tym celem są wybory samorządowe. Ale jeśli tak będzie, że pierwsze będą parlamentarne, to mamy wziąć w nich udział i mamy je zdobyć. My z Osadowskim nie będziemy mogli, bo będziemy karani. Przypilnują, że mamy być karani. Nie przejmujcie się, jak zdobędziecie władzę. Dacie mi funkcję kata! I ja dla was będę zabijał! Tak jak wy będziecie chcieli. Będę to robił! Śmierć wrogom ojczyzny! Śmierć! 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 Biorę to na własne sumienie. Ja przed Panem Bogiem stanę, jak my wszyscy, i On sobie ze mną radę da. Ja się tego nie boję. Mam dosyć tego życia w tym udawanym systemie wartości. Mam dosyć. Jestem prostym człowiekiem i prosta moja mowa. Zdobądźcie władzę. Błagam was, dzieci. Zdobądźcie władzę. Jeszcze nie jest za późno. Jeszcze nie ma wojny. Jeszcze Polska istnieje. Trzeba ją odbić. I to, co jest najważniejsze dla każdego z was, to jest to miejsce, w którym żyjecie. Z tych miejsc skleimy całą Polskę. Jeśli w wyborach samorządowych weźmiemy więcej niż 50%, to wszystkie tchórze, wszystkie dworaki i kunktatorzy przyjdą do nas się łasić i my ich wykorzystamy. Popchniemy ich na pola minowe. Będą je własnymi cielskami rozminowywać. Zobaczcie, tu mówiła dziewczyna, nauczycielka, nauczyciel. Oni mówili takie oczywistości i nic nie można zrobić. Nic nie można zrobić, bo wszyscy są zahipnotyzowani. Kim? Mediami, premierem, ministrem, zahipnotyzowani. My będziemy mieli media w ręku. My je mamy i wy je oglądacie. I co chwila próbują z nami walczyć. Nie przejmujemy się tym. Ale pomyślcie sobie, kiedy Polska będzie w naszym ręku. Pomyślcie sobie, rozmaszcie się. Rozmaszcie się. Obietnica pana posła Brauna do Niedzielskiego. Będzie wisiał! Będzie wisiał! Będzie wisiał! Będzie wisiał! Tak jest! Warto! I powiedziałem pani dyrektor w więzieniu,
chcemy przejąć władzę. I nastała cisza. Bo pani dyrektor wie, że jak my przejmiemy władzę, ona dalej będzie panią dyrektor. Bo kto ma rządzić w więzieniach, jak nie służba więzienna? My nie chcemy jej likwidować. Służba więzienna jest na miejscu, w więzieniach. My tylko te więzienia zapełnimy prawdziwymi bandytami, prawdziwymi gangsterami, złodziejami, którzy psują Polskę, rozkradają ją, rozbijają wszelkie więzi ludzkie, które jeszcze tutaj są. Mało tego, rozbijają religię, niszczą Kościół. Rodziny. Mógłbym tak w nieskończoność się użalać, ale ja się nie chcę użalać, bo jestem przepełniony radosną nienawiścią i chcę ich śmierci. Śmierć wrogom ojczyzny! Śmierć! 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 I teraz mówię do tych skurwysynów, którzy jutro doniosą do Gazety Wyborczej. Dziennikarze, my was znajdziemy. My tworzymy listy gończe, bo to wy roznieśliście epidemię. Bez was, jak powiedział Jędrzej, nie byłoby żadnej epidemii. To wy pójdziecie pod ścianę i zostaniecie rozstrzelani. Będziemy tak wspaniałomyślni dla was. I ostrzegamy wszystkich innych dziennikarzy. Nie idźcie tą drogą. Nie idźcie tą drogą, bo skończycie jak tamci. Wszyscy dziennikarze z mediów głównego ścieku, na listy gończe, notować nazwiska, co mówili, jakiego dnia. To oni wbijają do naszych głów najprostszą pandemiczną mantrę. Dzisiaj 80 tysięcy zakażeń. Kłamią 80 tysięcy testów na plus. Nic więcej. Nic więcej. Dlatego nie testujcie się, ludzie! Nie testujcie się, skończy się pandemia! Nie macie obowiązku się testować! I każdy z was musi dotrzeć do swojego znajomego, do sąsiada, do rodziny. Nie testuj się, głąbie! Nie będzie pandemii! Nie testuj się, dlatego chcą wprowadzić obowiązek testowania! I chcą ten obowiązek zrzucić na pracodawców! Nie testujcie się! Odmawiajcie testowania! Skończy się pandemia! A szczytem łajdactwa, z którego się będą śmiały nasze wnuki i prawnuki, będą czytać w historii. Nasi przodkowie debile uwierzyli na słowo. Szczytem śmiechu będzie zarażony chory bezobjawowo. Ludzie, zarażony, w takim razie, tak jak tu jesteśmy, wszyscy mamy bezobjawowego syfa. No tak czy nie? Tak? Musimy go mieć, ponieważ nasi przodkowie generalnie wszyscy mieli kiedyś jakiegoś syfa. I to jest to, my wolni ludzie nie potrzebujemy jeszcze jednej rzeczy. I chciałbym, żebyście się wyzwolili, wam nie trzeba tego mówić. Jesteśmy wyzwoleni, nie potrzebujemy ich akceptacji, nie potrzebujemy ich uznania. Oni nie są nam potrzebni. Nam jest potrzebna władza, żeby uleczyć prawo w Polsce. I tylko po to, i żeby tę władzę spełniać, wiecie po co? Nie żeby się nachapać, bo ileż człowiek może mieć i posiadać i chcieć? Powiedziała moja świętej pamięci żona. Człowiek do życia potrzebuje zawstydzająco niewiele. Iloma można jeździć naraz samochodami? W ilu domach można jednocześnie mieszkać? My chcemy to prawo dla naszych dzieci. Patrzę w oczy wnuków i widzę posłankę Marcelinę Zawiszę. Ty kurwo ty! Wiecie co ona powiedziała? Że ona chce wprowadzić przymus szczepienia każdego 18-latka. Ona tego żąda! Rozbiłbym jej te pałki na łbie! Ale nie mogę! Ojciec, będziemy brać! Będziemy brać! Słuchajcie, spotkaliśmy się tutaj też po to, żeby sobie dodawać otuchy, bo my też jesteśmy tylko ludźmi.
też mamy prawo się bać. I powiem wam, jak mi powiedział komisarz policji, kiedy szedłem w skuty w kajdankach: panie Wojtku, niech się pan przygotuje, dostanie pan 3 miesiące, a potem 3 miesiące, a potem 3 miesiące. Nie powiem, żebym się nie zesrał ze strachu. Nie ma tak. 3 miesiące, 3 miesiące. Znam przypadki. Staruch siedział 1,5 roku. Piskorski siedział 3,5 lata. Wiecie, nie ma twardych. Ale jak usłyszałem ryk kamratów za murami więzienia, to się popłakałem jak dziecko. Bo wiem, że nic mi się nie może stać. I potem jeszcze tego samego dnia więzień, który przyniósł zupę, mówi: cześć kamracie! Rozumiecie, jak to działa? Jest nas więcej, ludzie! Musimy tylko o tym wiedzieć. Jest nas więcej, więc to, czego się najbardziej boję. Panie prokurator pyta, jak ta organizacja wygląda. Ja mówię: nie mam pojęcia. Nie wiem. No jak to pan nie wie? No nie wiem. A jak wy się spotykacie? No tak jak w Kaliszu. Skrzykujemy się. I tak ma być. Nikt wam nie może nic na dole nakazać. Żaden Olszański, żaden Osadowski nie ma prawa przyjechać do Bydgoszczy i powiedzieć: Michał, Jędrzej, Piotr, macie robić tak i tak. Nie ma tak. To wy wiecie, kto tutaj w Bydgoszczy zasługuje na pałę w mordę, a kto zasługuje na uścisk. Tak jest. Teraz tak. Chciałem zakończyć, kamraci, ale zanim zakończę, dużo ludzi odchodzi, on też umiera. Procedury są lepsze niż epidemia, skuteczniejsze niż epidemia. Tu w Bydgoszczy musimy wspomnieć Staszka ze Świadomych. Staszek ze Świadomych, a wy powiedzcie obecny. Stasiu! Jesteś tam? Obecny! Staszek ze Świadomych! Obecny! Staszek ze Świadomych! Obecny! I o nikim nie wolno zapomnieć. O nikim. I pomagajmy sobie. Tak jak tutaj chciałem... Kamrat Kuba z Torunia! Też Kuba! Kamrat Kuba z Torunia! Obecny! Kuba z Torunia! Obecny! Kuba z Torunia! Obecny! Nadanie z Krajewa. A ja tu chciałem osobiście do Szymka Fijała. Szymek, nie myśl sobie, że tak ci łatwo pójdzie. Ty, chłopie, będziesz musiał robić to, co umiesz najlepiej. Ty jesteś żołnierz. Ty wiesz, jak to ma wyglądać. Ty nam żyj w zdrowiu i szczęściu, bo na ciebie i na twojego kolegę Jakuba są zwrócone uzbrojonych chłopaków oczy. I to jest piękne. To, co przekaż mu, to, co on powiedział, że obrócicie się w drugą stronę. Ty się pierwszy obróciłeś, Szymek. Za to ci pięknie dziękujemy. Proszę państwa. Wiecie, jak jego dowódcy bezpośredni i pośredni zadrżeli w swoich serduszkach niewieścich? Bo oni wszyscy mają zajęcze serduszka. Ja wczoraj powiedziałem sobie taki żart. Na gorąco go wymyśliłem. Błaszczak, minister obrony narodowej, mówi: w obronie banderowskiej Ukrainy na Moskala marsz! No i wychodzi zamaskowany generał i mówi do pułkownika: panie pułkowniku, w obronie banderowskiej Ukrainy naprzód marsz! Pułkownik się obraca do podpułkownika i mówi: panie podpułkowniku, w obronie banderowskiej Ukrainy naprzód marsz! Podpułkownik do majora, major do kapitana, kapitan do porucznika, porucznik do podporucznika, podporucznik do chorążego, chorąże do sierżanta, sierżant do kaprala, a kapral mówi: taki chuj! To jesteśmy my! Wrócicie do domów, ducha nie gasić, w kurw pielęgnować. Ja wam pięknie dziękuję w imieniu wszystkich, którzy nas tu oglądają, żeście tu przyszli. Śmierć wrogom ojczyzny! Śmierć, śmierć, śmierć! Oni tego nienawidzą! Te pizdy i kutasy nienawidzą! Policzmy nasze szeregi, rachunki wyrównać czas.
policzmy nasze szeregi, rachunki wyrównać czas. W rękach pochodnie, a w sercach święte dnie. Idziemy po was, zbrodniarze, wytoczyć z żył waszych krew. Idziemy po was, zbrodniarze, wytoczyć z żył waszych krew. Jest w nas ta siła, zniesiemy was z naszych dróg. Za nędzę, ból, poniewierkę zapłaci życiem nasz wróg. Za nędzę, ból, poniewierkę zapłaci życiem nasz wróg. Nie zadrży nikomu dłoń, litości nie będziemy mieć. Łez w oczach nie dojrzy nikt, gotuj się wrogu na śmierć. Już świt rozbłyska, rozbrzmiewa złoty róg. Naprzód słowiańscy kamraci, po naszej stronie jest Bóg. Naprzód słowiańscy kamraci, po naszej stronie sam Bóg. Brawo! 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 Dziękujemy! Śmierć! Śmierć! Dziękujemy!